uważa pan, że u nas w regionie można znaleźć dobrą pracę? Mówi pan, ja jestem dosyć dawno już nieaktywny zawodowo, bo jestem 20 lat na emeryturze. Ale moja praca była związana z górnictwem i bardzo sobie chwalę. Wątpię. Bo ja już tyle pracy szukałem, że minimum zawsze dostawałem te 1600, 1500. Nawet dziecka nie umiałem wyżywić za to. Jak najbardziej według mnie. No, to zależy od hobby i pasji, więc myślę, że da radę. No tak, tak. Zawsze jest praca, nie? Kto chce, ten znajdzie. Myślę, że tak, ale ciężko jest znaleźć dobrego pracodawcę. A w naszym regionie można znaleźć dobrą pracę? Można, ale jest to trudne, bo duże zakłady produkcyjne, które tutaj są w okolicy, zatrudniają pracowników fizycznych i z tego co wiem, to ta kwota oferowana im na rękę jest niezbyt wysoka. A ja wątpię, nie wiem, bo emerytka jestem, nie szukałam. Dużo ludzi na Czechu pracuje, co są lepsze zarobki, warunki lepsze, socjalne, a u nas to każdy wie pan na swój strój. No. No myślę, że tak, każdy zawsze tam znajdzie coś dla siebie, dopasuje tak, żeby był zadowolony. Myślę, że tak. Myślę, że tak, no. Myślę, że znam wielu ludzi, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, więc myślę, że tak, no. Myślę, że trudno. A po drugiej stronie Olzy, jak jest? Tak, jaka jest sytuacja też? Bardzo trudno o dobrą pracę. A żeby była zapłacona, to już w ogóle. Ja nie wiem, ja pracuję akurat za granicą, także nie szukałam jeszcze, nie szukałam w naszym regionie tutaj nigdzie pracy. Myślę, że teraz jest rynek pracownika. Czyli jest, można. Jest dużo pracy. Myślę, że można. Jeżeli się postara, to można. Tylko wiadomo, no, dużo razy można się spalić, ale... Ja myślę, że ano. Gdy kto chce pracy, się znajdzie u nas, určitě. A w Polsce? Tak, to nie wiem, jak to u was jest, ale za taki. Gdyż już nie jesteśmy w Afryce, że? Także asi tak. Tak. Możemy znaleźć. Jeżeli się na przykład zwolni jakieś jedno miejsce w jakimś zakładzie pracy, no to wówczas jest wakat i można wskoczyć na to miejsce. A tak ogólnie, to ja się, powiem szczerze, nie interesuję za bardzo tym tematem, bo mój wiek, 60 lat, stwarza, że ja już jestem, jak powiem, w drugim obiegu. To już jest tak zwana jesień moja i nie muszę się już martwić o pracę. Można. Że płatna, no to można znaleźć, no. A który zawód według pana powinien być najbardziej opłacalny? To znaczy najbardziej płatny, lepiej płatny? Ciężka praca. Powinna być płacona najbardziej. Na przykład? Na przykład, jak to po polsku się nazywa? W kamieniach. Praca w kamieniach. Bardzo ciężka praca. Górnicy. Patrzcie, życie dawają. Straż pożarna. Policjanci. Wszystko i lekarze. Jest. Każda praca ma coś, także wam powiem, że powinno to być wszystko dobrze płacone. Nie weźmiecie, nie można powiedzieć, która z praca jest łatwiejsza czy gorsza. Każda praca ma coś, nie? I myślę, że średnia klasa ludzi, która pracuje, powinna być dobrze oceniona, myślę się. Wszyscy dawamy do pracy 100%. I powinno być płacone, tak jak mówię, policja, straż pożarna, nawet w kamieniach, sprzedawcy. Ale to wszystko government robi, nie? To wszystko powinni się starać więcej o tych ludzi, a nie tylko o te swoje tyłki, jak wam powiem. Ja nie jestem stąd, nie mieszkam ani w Polsce, ani w Czechach, ale wam powiem, że teraz, co się dzieje w Czechach, powinniście mieć drugiego takiego Babisza albo Donalda Trumpa, nie? To jest prawie, to jest to widzenie. Ludzie nie widzą media, co robią media. Nie za bardzo jestem za mediami. Wszystko jest kasa, pieniądze. Kto wam da pieniądze, mówicie co to, a to jest wrong, to jest bardzo źle. A które zawody według pani powinny być dobrze płatne? Wszystkie. A szczególnie tam, gdzie robotnice pracują ręcznie, harują, jak się to mówi. Oj. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystkie, no w każdej pracy jest coś, jest jakiś obowiązek, są jakaś odpowiedzialność, więc myślę, że tutaj nie ma, nie kategoryzowałabym tego na jakieś tam, że tu lepiej, tu gorzej. Każda praca, w każdej pracy trzeba mieć odpowiedzialność. O, to trudno powiedzieć, nie wiem, lekarze,
ratownicy i no wszystkie odpowiednio. Wszystkie, wszystkie. Ale wie pan co, każdy zawód jest ważny. Szewc też w tej chwili jest ważny i musi być dobrze. Każdy zawód, uważam, powinien być dobrze opłacany. A czy jest jakaś wartościowanie? Nie wiem, no. Galeria wydaje się, że jest każdy zawód wart swoich pieniędzy i każdy stara się, dla mnie przynajmniej, wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi. No stąd też powinien dostawać dobre wynagrodzenie, tak?